jest maraton! Jest finish maratonu! To jest ostatnie momenty! Ostatnie chwile! Fernando Gaviria, ETX Quick Step, zwyciężył na drugim etapie 73. Tour de Pologne UCI World Tour Tarnowskich Gór do Katowic i został nowym liderem wyścigu. To kolejny raz, kiedy Tour de Pologne zawitał do Katowic. To spora promocja na świecie dla tego miasta. Cieszymy się bardzo, że udaje nam się to po raz kolejny zorganizować, że jest duże zrozumienie ze strony organizatora i chęć również organizacji tego w Katowicach, bo gdzie jak nie w Katowicach jest najszybszy finisz. Tutaj kolarze osiągają prędkość sięgającą powyżej 80 km na godzinę. Katowice, świątynia sprintu, nie tylko ekscytują kibiców, ale też motywują do walki najszybszych kolarzy. A Gaviria, po tym jak w Warszawie musiał ustąpić miejsca Martinellemu, miał wyjątkowy apetyt na wygraną. Finał był bardzo trudny, było wielu mocnych kolarzy, szczególnie Viviani. 153 km płaskiej trasy dawały szansę na pokazanie się aktywnym i odważnym. O dziwo dopiero po kilkudziesięciu kilometrach pięciu śmiałków zdołało oderwać się od peletonu. Było wśród nich dwóch Polaków, Łukasz Owsian i Artur Detko. Często dochodziło do sytuacji, że zbyt liczna grupa próbowała oderwać się od peletonu, więc te ataki były... Cały czas były kontynuowane przez dłuższy dystans, dopiero bodajże po 50 km uformowała się ta ucieczka, która przez dłuższy czas była przed peletonem, a my mieliśmy w niej Łukasza Owsiana, także było dla nas to sytuacja dobra. Najbardziej aktywny okazał się Jonas Koch, kolarz Verva Active Jet, wygrał dwie lotne premie w Siemianowicach Śląskich i Chorzowie, dzięki czemu zdobył koszulkę lidera klasyfikacji najaktywniejszy kolarz lotto. Koch był najszybszy również na premii specjalnej w Bytomiu, a pierwszą lotną premię w Piekarach Śląskich zgarnął Simon Yates. Po wjeździe do Katowic uciekinierzy zdążyli rozegrać między sobą jeszcze dwie górskie premie. Na pierwszej najszybszy był Łukasz Owsian, a na drugiej Marcel Areger. Taka sytuacja pozwoliła Jarosławowi Maryczowi na utrzymanie koszulki najlepszego górala Tauron, którą wywalczył na pierwszym etapie. Ucieczka jednak nie dotrwała do mety. Na ostatnią z pięciu rund wjechał już cały peleton. Nie wierzyłem w to, że ten odjazd dojedzie do mety, ale jeżeli są tacy zawodnicy w tym odjeździe jak Bob Jungels czy Simon Yates, to trzeba mieć tam kogoś, to byłem ja, czujnie jechałem z przodu i wiedziałem, że nie możemy dopuścić do sytuacji, żebyśmy mieli się czego bać, że ten odjazd będziemy musieli wziąć na siebie, próbować go gonić, to inni musieli to gonić, no i ja byłem dobrze ustawiony i fajnie, że tam się znalazłem, natomiast nie wierzyłem, że ten odjazd dojedzie do mety na pewno. Z przodu znów mocno pracowali kolarze ETX Quick Step, ale w głównej roli nie wystąpił jadący w żółtej koszulce lidera Davide Martinelli, a właśnie Fernando Gaviria. Perfekcyjnie rozprowadzony przez kolegów do samego końca musiał walczyć z rozpędzającym się Elią Viviani. Wygrał, choć na kresce decydowały centymetry. Gaviria, Viviani, Caleb Evan. Tak wyglądało podium w Katowicach. Dzięki wygranej Gaviria założył dwie koszulki. Żółtą lidera klasyfikacji generalnej Skandia i białą dla najlepszego sprintera Hyundai. Oglądałem tą samą końcówkę gdzieś tam z 15-20 pozycji i widziałem, że Elia Viviani był na świetnej pozycji, natomiast 300-400 metrów przed metą widziałem, że trochę został przyblokowany i naprawdę zaczął sprint bardzo późno i tak naprawdę nie spodziewałem się, że ukończy po takim właśnie zamknięciu aż na drugiej pozycji. Niewiele zabrakło mu do zwycięstwa, więc to pokazuje, że był naprawdę świetnie przygotowany. Świetnie spisał się Kamil Zieliński z reprezentacji Polski, który finiszował 10. To jest bardzo udany etap. No, staraliśmy się pokazać z jak najlepszej strony. Od samego początku byliśmy widoczni. Artur Detko podjeździe tak naprawdę od startu do rund końcowych. Pokazaliśmy się z dobrej strony na finiszu w pierwszej dziesiątce, także uważam, że dzień jest bardzo dobry. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem Lotos pozostaje Michał Kwiatkowski, który zajmuje 9. miejsce, a do Gaviri traci 16 sekund. Nie wierzę, że jutrzejszy etap wprowadzi jakieś zmiany większe, jakby tego wyścigu nie będzie można wygrać jutrzejszym etapem. Mamy do przejechania ponad 240 km. Prognozy pogody mówią, że będzie padało, więc na pewno całemu peletonowi da się to we znaki, natomiast nie sądzę, żeby były to jakieś ruchy ze strony tych zawodników, którzy będą się liczyć w końcowej klasyfikacji. Nie zawiedli także kibice, którzy przez cały czas trwania drugiego etapu dopingowali kolarzy. Tak wielu kibiców jest na trasie i
tak bardzo wspierają nie tylko mnie, ale całą resztę polskich kolarzy, jak i również cały peleton, naprawdę świetny doping, mnóstwo kibiców było czy na starcie wczoraj, czy na mecie, dzisiaj również mnóstwo kibiców na trasie i to bardzo cieszy. Trzeci etap 73. Tour de Pologne z Zawiercia do Nowego Sącza już dzisiaj. Peleton po raz pierwszy wjedzie w góry, a do tego będzie miał do pokonania aż 240 km.